Cześć moi kochani, witajcie na kanale EdRodzinka w dniu, w którym podsumujemy nasze wstępne kroczki, nasze małe kroczki do wprowadzenia systemu Fly Lady i zakończymy pierwszy etap. Zapraszam! To, co robiliśmy do tej pory, miało na celu nauczenie nas tego, żeby wprowadzać rutynę do dnia codziennego oraz tego, żeby wyznaczyć sobie określony czas, w którym robimy daną rzecz i go zanadto nie przekraczać. Chodzi o to, żeby właśnie nie zrobić czegoś takiego, że rzucam się na wielkie porządki i potem jestem tak zmęczona, że nic nie zrobię przez kolejny miesiąc, tylko żeby małymi krokami regularnie robić te wszystkie rzeczy i ostatecznie dojść do tego, że dom mamy czysty i dobrze zorganizowany. Natomiast dzisiaj chciałabym zaproponować, żebyśmy sobie wybrali określone jakieś rutyny, które naszym zdaniem u nas się sprawdzają i które nam pomogą. Ja na przykład na pewno już weszła mi w krew 2 minuty dla łazienki. Po prostu robię to automatycznie, co jest świetne. Zdarza mi się jeszcze zapomnieć o włączeniu zmywarki wieczorem, ale bardzo potem tego rano żałuję. Natomiast na pewno jest tutaj u mnie duży progres. I to są rzeczy, które sobie zostawiam. Na przykład nie będę na pewno robić 5 minut do pokoju i 15 minut na większe sprzątanie. Wybieram sobie taką opcję, że chcę sobie wprowadzić 15-20 minut na sprzątanie jakiejś określonej rzeczy. Myślę, że postaram się sobie też to zaplanować, co chcę robić. Teoretycznie powinniśmy wybrać 3 rutyny poranne i 3 popołudniowo-wieczorne, natomiast ja uważam, że to jest taka całkowita dowolność. Każdy powinien robić tak, jak mu pasuje. Ja widzę po komentarzach, że często mówicie, że u mnie to funkcjonuje tak i tak i myślę, że tak jest lepiej. I bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby nie popaść w jakąś po prostu paranoję, że musimy wprowadzić wszystko tak, jak mówi Fly Lady, tylko o to, żeby się zainspirować i żeby przełożyć to na nasze życie. Czyli wprowadzamy rutyny regularnie, wybieramy sobie te, które nam pasują i tych się trzymamy i wypracowujemy sobie właśnie to, żeby one stały się dla nas całkowicie naturalne i raz w tygodniu robimy błogosławieństwo dla domu. Mi się to strasznie podoba, to Weekly Home Blessing, w sensie ta nazwa, pięknie to brzmi, wydaje mi się, szczególnie dla kobiet ma to tutaj znaczenie, że jeżeli czujecie to, że jesteście taką iskrą w tym ognisku domowym, w sensie, że go tak pielęgnujecie, że staracie się tworzyć taką atmosferę miłości, pokoju i dobrego życia w całej rodzinie, to błogosławieństwo domu tutaj świetnie się komponuje, ponieważ daje takie poczucie, że ja z miłości do swojej rodziny robię to wszystko. Mi to bardzo pasuje i ta nazwa i ogólnie ten sposób podejścia do tego właśnie, że robimy to wszystko z miłości i do siebie, i do naszej rodziny, dbając o dom i o siebie także, dając sobie ten czas wolny, dając sobie ten czas na sen i dając sobie prawo do odpoczynku. To tyle. To ostatni filmik, ale z tej serii wstępnej. Teraz chciałabym, żebyśmy skupili się właśnie na wypracowaniu sobie tego systemu, czyli swoje rutyny i raz w tygodniu błogosławieństwo dla domu. Ja postaram się ze swojej strony jakieś filmiki motywacyjne wprowadzić tutaj. Generalnie takie wypracowanie rutyny, takich nawyków trwa około 30 dni. My mamy dzisiaj dzień 18, więc ze 2 tygodnie powinniśmy się na tym skupić. Ja myślę jednak, że gdzieś już trochę wcześniej postaram się wytłumaczyć, jakie będą następne kroki. Też się w to sama wdrożę i na pewno będziemy działać dalej w tym temacie. A ponadto oczywiście zaczyna się powoli wrzesień, więc za niedługo wracamy do filmików związanych z edukacją domową.
Już teraz zapowiadam, że w najbliższym czasie planuję dla Was filmik o organizacji, o planowaniu edukacji domowej. Coś, czego do tej pory jak gdyby nie robiłam, dlatego że w klasach 1-3 uważam, że planowanie w moim przypadku nie było konieczne. Natomiast teraz mam już piątoklasistę, drugoklasistę i dziecko, które chce realizować praktycznie program klasy pierwszej, mając lat 5, dlatego muszę to sobie już jakoś rozplanować i zorganizować i będę się tym z Wami dzielić. Także pozostajmy w kontakcie, dziękuję Wam z całego serca, że jesteście, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, pa!